Raz, dwa, trzy, start. Dobra, nagrywa się. Dobra, dojechałem do tej Zofiówki. W sumie nie po drodze, ale specjalnie podjechałem dla ciebie, żebyś sobie zobaczyła to opuszczone miejsce. To jest cała brama wejściowa. Wszystko murowane dookoła. To był wjazd. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. I dobra, lecimy dalej. Teraz gdzie to jest? Tam jest jakiś budynek jeden, widzę. Ale to jest chyba zamieszkały. Musimy teraz znaleźć wejście do... Tutaj jeszcze ludzie mieszkają, co jest najlepsze. O, to też jest zamieszkały budynek. Na takim terenie to bym nie chciał mieszkać. Pójdziemy tu. Może dojdziemy. Tak, tutaj jeszcze ludzie mieszkają. I tam tak samo słyszę ludzi. I ktoś jest pewnie tak samo, albo zwiedzać, albo chlać. Zaraz zobaczymy. O, tak wygląda, ale nie, jeszcze nie widać na kamerze, ja już widzę. Spróbuję poprawić ostrość, ale nie, nie da rady, dobra. Tak wygląda cały ten kompleks. Tego szpitala psychiatrycznego. No, tak, to się jest. Dwa samochody nawet stoją. Czyli ktoś tak samo przyjechał zwiedzać. No, słyszę głosy. WGR z Grójca. To, to już jest całkiem zniszczone, opustoszałe prawie. Ale co, wejdziemy do środka, nie? Odpalimy latarkę. A, bo tu do środka tylko da się wejść, skacząc przez okno. Dobra, to wchodzimy. Ale mokre to wszystko. Dobra, spodnie tak są do prania. Nie będę się przejmował. Farbę czuć. Tutaj było jakieś pomieszczenie, prawdopodobnie kibel. Czy tam toaleta? Zależy, jak to na to coś mówi. Strasznie się rzuci farbą. Tu ktoś ognisko nad rozpalał. Tu kolejne pomieszczenie. Wdepnąłem w to. Zawsze mam szczęście. Także jak widać, wszystko jest zniszczone. I tak naprawdę nie ma tutaj dużo miejsca do zjedzenia. Tylko to ciekawe, co to było. To pewnie były sale, jak widać, kaloryfery. Tak, to były sale, w których jeżeli chorzy, zmienię. O. System latarki będzie lepiej widać. No. Czyli tutaj na to wygląda, że były sale po prostu. I zamykali tych pseudopsychicznych chorych. O, tu były ubikacje. Czyli tutaj były ubikacje, tutaj pewnie były prysznice. O, tu był prysznic na stówę. Tak, widać rurę, czyli na 100% to był prysznic. O,
To co, idziemy do góry, nie? Teraz musimy znaleźć schody. Są. Tak to wygląda z góry. Spokojnie, nie ma problemu. Ćwiczycie? Też były sale. To były łazienki. Tutaj też takie pseudokotary. Tutaj kolejne łazienki. Dobra, śmigamy dalej, zobaczymy. To będzie po prostu chyba przejście. To jest dobre miejsce do treningu, nie? Poćwiczyć, dokładnie, grafy. No i tak wygląda góra. Ale wszystko jest zdewastowane, zniszczone. Jak widać. Tak na szybko obchodzę, żeby nie nagrywać już tego filmiku, żeby dużo nie zajmował. Żeby ci go wysłać po prostu na fejsa, bo na YouTube wrzucę. Dobra. Karta 9. No i to jest tyle z góry. Zejdziemy jeszcze na dół. O, tutaj było główne wejście, jak widać. Które zamurowali. I to dosyć niechlujnie, bo jeszcze prześwituje. Podejrzewam, że wystarczyłby but i to wszystko padło. Tutaj byliśmy? Tak, tutaj są te sale. Sale dla chorych. Tutaj jedna, tutaj druga. Tak, tak. Do dupy ta latarka. No i tutaj do toalety. Dobra. Także wychodzimy. Tędy lepiej. Nie, tędy. Wyjdziemy sobie tędy. Będzie najlepiej. O! Musi nie zabić. Dobra. Spoko. I tam coś jeszcze jest. No, tam to jest tak samo opustoszałe, ale to zagram w drugiej części. W drugiej części pod tytułem Zofiówka. Trzymaj się, hej.